A witam, uszanowanie. Wczoraj planowaliśmy, że dzisiaj będziemy zabierać siano, a dzisiaj deszczowa pogoda, barowa taka. Deszcz też potrzebny. Bez wody nic by nie było. Deszcz zasila wszystkie stawy, jeziora, te rośliny nawadnia. Ciało ludzkie też jest złożone w jakichś tam procentach z wody, nie wiem. Najwięcej wody to jak ma dziecko, noworodek załóżmy chyba. Dobrze pamiętam. Im człowiek starszy, tym ma tej wody mniej w organizmie. Noworodek ma chyba gdzieś koło 80%, a tak przeciętnie to koło 70%. Starsi ludzie mają 60%. Dobra, to co? Nabrać zetora, kosiarkę i łomot trawy trzeba kosić, łąki. Bez tego przyrządu mieliśmy założyć, ale nikomu się nie chce dźwigać dzisiaj. Dzisiaj o deszcz. No to jedziemy na łąkę, raz, dwa, trzy. Kurde, drzwi otwarte, już trochę nakapało. Taką pogodę jest najlepiej kosić. Noże tak się nie tępią, czołnik ma lżej, tak jakby pościg miał, nie? Także trzeba się dzisiaj trochę nawodnić będzie, żeby tej wody nie ubyło zara, nie panie? Panie Stasiu? No, z kabiny kapie. Tu kapie. Dzisiaj dobrze wolić siano, bo się nie kurzy chociaż. Wyszedł jasę łąckę kosić, słonko nie świeciło, za to deszczu napadało, ach będzie miło. Na kapustę też dobry. Na siano są siana też. Nasze będzie. Och, to teraz będzie dobre siano jak zmokło. Rośnie więcej. Kiedyś dziadek gadał, że jak siano nie zmoknie, to na nic. Widziałeś pan? Jeszcze mało. Dobra. Niech pan Stasiu się uruchamia. Ja siedzę z boku dzisiaj. Na pasażera będę się nawadniał. Czekamy oczywiście na początek, bo nie mówiliśmy, ale to nie są jedyne emocje, jakie można dzisiaj przeżyć, bo wieczorem mamy też galę kłamic. Na uczelnia na Podkarpaciu, w której możesz studiować kosmetologię bezpłatnie. To będzie ekipa od sprzątania. I po reklamie. Można powiedzieć, że Sanach jest miliarder. Pan? Tej bobry zrobimy sobie jamy. No bo tu jechać ciągnikiem. To by zapadło się koło przednie pewno. Już podobno się nogi zapadają. Tutaj dziury są. Widziałeś pan? Bobry też chce mieć swój dom, nie? No. Tak po całości tutaj jest tak. Tak. Bo tu wjechał. To by trzeba iść zaraz po 30, bo po 80. Jop, kurka wanna. Mać.
No i się rozpadało wzięło. Jeszcze go teraz na czwórce zapierdziela. Krzyko jeszcze kończy kosić. Ja idę na haciendę. Zaraz odpalamy jeszcze bizona dzisiaj. Akumulatory trzeba wyciągnąć z piwnicy. Założyć, zalać wody. O, ogień. Dobra, jeszcze tu zmierzymy napięcie. 20 V. Prąd stały czy tam pulsujący. Stały, dobra. Tak jak pan... Tutaj zobaczymy ile ten ma. 12,55,56. Ten to samo. Nie wiem, dać go trochę. Podładować go. To są trochę słabsze akumulatory. Też było ładowane kiedyś tam. Pokaż pan. O, ja go ładowałem parę dni temu. Ten też będzie do wywalenia pewnie. Wchodzimy 12. Panie, widziałeś pan? Będzie chodzić. Dobra. Podłączę ich na 5 minut, ten akumulator, ten i ten. Bo one stały całą zimę. Trzeba się przyznać z ręką na sercu, że nie były ładowane całą zimę. Na pewno trzeba było ich podładować, trochę ich rozładować. No to ich zaraz trochę rozładujemy. Dobra. Podłączymy ich na 10 minut, jeden i drugi. Zobaczymy czas. 1528 528 BMW. Dobra, dam dłuższy czas ładowanie tym akumulatorem. Już 10 minut się ładuje, załóżmy, niech się ładuje pół godziny. No dobra. O! Dziś pan? Pada, pada deszcz. Dobra. Panie Jacku, trzeba tu nalać wody do tego sprzęta. Paliwa to na pewno gwarantuję. Dam rękę uciąć, że tu nie ma paliwa ani nic. Kurde. Do cna wyciągnięte pewnie było kiedyś, jak trzeba było, bo po co? Ale tu zaraz ktoś mnie powie źle, że lepiej, żeby to paliwo było z pół baku, bo nie będzie rdzywiał czy tam coś tam. Jest jak jest. Leję wodę. Akumulatory zakręcam. Palim to. Napali czy nie zapali? Tutaj stoi lepszy gadatek. Już nie palony będzie z półtora roku, może dwa lata będzie. Też by pasowało go dygnąć, odpalić trochę. By sobie powyryczał, pochodził. Zobaczymy. Której z soboty tam to też odpalimy. Dzisiaj odpalamy tego sprzęta. Już mam trzy karnistry, takie dwa to jeden ten. 15 litrów. Ile tam wchodzi wody? Czy tam płynu chłodzącego jakiegoś? Do 80 wchodzi 20 litrów, tam z groszem może, a tu pewnie będzie 30. A czego pan nie lejesz płynu? Nie stać pana? Stać mnie. Tam za to ścianą płyn stoi. Dlatego nie wlew. Raz był wlany, dziękuję. A patrzcie, wam pokażę zaraz. Patrzcie, tu jest kupiony płyn. Do ciągników stoi, o. 40 litrów. Płyn. Cześć pan, Naksol. Był w lany dozatora do 80, ale został spuszczony i na wodzie jeździmy. No, także nie polecam. Płynął jak silnik był dawno robiony. Znam przypadek, że kolega mój, taki przyjaciel, jego wujek, wlał się do 30 płynu i poszło się jebać wszystko w spód. Dobra, odpalamy go. Dobra, ropę ja wlał. 20 litrów będzie?
Może wystarczy. Zakręcam akumulatory i zapalamy. Jak myślicie, będzie chodzić to, czy nie będzie chodziło? Może odpali kurka wodna. No to trzeba akumulatory zakręcić. Jest łącznik. Plus z minusem, minus z plusem. Dobra, dobra. I akumulatory. Podładowały się godzinę. Jeden pół godziny, drugi pół godziny lekko tam włączone. Na pół gwizdka. Zaraz będzie się działo. I tak to. Akumulatory już podłączam. Podłączone jedne. Już ostatnia klema. O kurwa. Jaka to będzie klema, panie? Minusowa. Włączymy ją. Podkręcam. Oświadczam, że to nie było zapalane już jakiś dłuższy czas. Nie pompowane było nic. Pompkę paliwową. Nie wiem, czy trzeba było. Może trzeba, bo jednak paliwo było powyciągane do ciągników wcześniej. Czekajcie, jeszcze zmierzę prąd. Napięcie znaczy się. Bo prąd to przepływa. Napięcie panuje. Zobaczymy, to będzie napięcie. Jakie, czekaj, pan między tymi a tymi. Minus, dobra. Ops. Czekaj pan, źle, żebym pan zrobił. Trzeba badać tylko. Dobra. 25 i 8. 7, 8, 25. Dobra. Zobaczymy, czy to zagada. Jak gadają? Heblarkę, hebel trzeba włączyć. Patrzcie, włączę hebel. To jest hebel, czyli włącznik prądu w bajzonie. No i teraz chwila prawdy. O panie, trzeba z brzucha schudnąć. Jacku. Dobra. Jak gadaj, odpali czy nie odpali? Pierun jeden. Na ludzie jest, cofnął się trochę. O matkę, to się zapalało. Czy to się w ogóle kameruje się? Pokaż pan. Czy pan sam do siebie gadasz? Gieniek, cześć Gieniek. Cześć Gieniek. Dobra. Uwaga. Jajce, ja pierdolę! Co? Nie! Nic! Będę masz ładowanie teraz! Bo jeszcze 5 i 8 było! Kurwa, zapalę, wczoraj był odpalany! Ja pierdolę! 25 i 8 było! Ładuje? Ale to Gieniek. Co? Ładuje? Patrzcie, zobaczcie, jak uruchomiony to dzisiaj kombajn. Tylko dotknąłem, zapalił, no. Tak jak, to tak 30 nie zapali nawet, nie? Tam tylko dotknąć i poszło. A taka pani 6 garów, panie Jacku. Czekaj, zobaczcie, czy ładowanie, panie. Ile było? 27 po prostu. To dobrze.
Dobra. Aż mi oczy zadymiło. Z wrażenia chyba. Ale dzisiaj się ładnie rozpadało. No i tak cały dzień pewnie, jak się tak zaciągnie, i padać.